Hej, witajcie drodzy widzowie, Arko 265, kłania się nisko i zapraszam na mecz Ekstraklasy. Warta Poznań kontra, może mnie trochę być dziwnie słychać, bo mam znieczulenie, czy mam, byłem u dentysty na wizycie, więc Warta Radom jak dzisiaj o godzinie 19 w ramach kolejki Ekstraklasy, 22 kolejki. Więc pyk, pyk, akurat dwa zielone zespoły, 19 puszczą, warte podróż. Hymno. Zdominować drugą drużynę. No i w końcu. Ruszamy z dzisiejszą zabawą tą kartą w pozycji będzie groźny.
Co? Czemu? Czemu? Czemu kurwa czemu? Przecież ja nie zmieniam na alternatywne. Dobra, teraz będzie dobrze. Niebezpieczeństwo zostaje zażegnane. Świetnie. Nie, 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 co za apel? Gdzie ten sędzio?
Dość obejmuje zdrową, dość głęboką. Interweniuje, mocno odetchnąć z drugą. W końcu. No nareszcie! Ci nie doczekali się! A teraz nie ma to zacznij. W końcu. Poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Niby prosta sytuacja, ale wykończyć też trzeba umieć. Tym razem udaje się to bez problemu i mamy skuteczne wykończenie piekielnym strzałem, po którym nie ma czego zbierać. Prowadzą zatem 1-0. I teraz mamy przechwyt. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do tego. To była idealna okazja. Inezyjny strzał. Brawo.
No to mamy dwa do... Przerwała atak rywali. Zawodnicy Radomiaka przesuwają grę do przodu. Thank you.
Świetnie dzisiaj wygląda w ofensywie, Jacku. O takim to porozmawia. Dzisiaj sprawdza wszelkie oczekiwania. Znakomicie się czuje na świecie, więc celowania to może jeszcze nie koniec. So ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Świeżą krew.
precyzyjnie. Ona naciskała. Szlag. Proszę nas na moment. Gdzie to spadło? Realizator pokazuje nam powtórkę tego gola. Banalna okazja, ale trzeba mieć odrobinę instynktu strzeleckiego, żeby w ogóle znaleźć się w takiej sytuacji. Piłka przebita spod nóg rywala.
Czerwony gwizd i po tym przewinieniu sędzia wskazuje na jedenastkę. Nie uda się, to się nie uda. Ale się uda. Przestrzelił! Ale frajer! Ale frajer! Będzie wypisane. Sędzia daje sygnał, dochodzi do pary. Powietrzają teraz przewagę do 4 goli. Popatrzmy raz jeszcze na to piękne wykonanie. Pomimo nieustannych prób obrony udało się wypracować pozycję i oddać piękny strzał. Przed nami ostatni kwadrans.
Strata. Było naprawdę blisko bramki, ale co tu się stało? Przyłożył bardzo mocno, chyba zbyt mocno, bo tam jest siły, potrzeba tu było precyzji. Jeszcze 3 minuty. Michał Kopczyński. Jak wygrałem? Raz jeszcze, przyjrzyjmy się Tomku. Lepszy był ostatnio, więc połowa 3-1. Tak, chyba kurca ludzki 3-1. Z Witewem. 3-1 i było 7.
nie ma sensu, to wszystko na dziś, nie zapomnijcie zrobić subskrypcji na kanał, na śpiewach, a górę komentarzy zostawiacie w filmie. Trzymajcie się, cześć i pa!